Rozmowa dnia. A w studiu? Gościem Sygnałów Dnia i radiowej jedynki jest Janna Schmidt, partia Teraz. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Już mogę oficjalnie mówić, że teraz, bo oficjalnie partia została zarejestrowana, prawda? Tak, Już. Dostali została, Państwo tak. te dokumenty. Na dniach, co cieszy bardzo, ale tak, jesteśmy zarejestrowani. To rozumiem, oznacza, że, oznacza także, że koło liberalno społeczne w parlamencie zmienia nazwę na koło Teraz. Takie dokumenty też wczoraj złożyliśmy. Myślę, że nie będzie przeszkód, aby taka zmiana szybko nastąpiła. I dołączy ktoś w najbliższym czasie nowy do tego koła? Już są jakieś informacje na ten temat, czy na razie nie? Są informacje, informacje wewnętrzne. Jak będą, jak będą zewnętrzne, to będziemy stopniowo informować, i na dzień dzisiejszy skupiamy się na kongresie założycielskim. To jest dla nas kluczowe. Pokazanie 9 grudnia siły nowej partii, nowe osoby. Wystąpienia, w których będziemy prezentować nasz program. Kongres Założycielski Partii Teraz, partii, której, jak rozumiem, założycielem i przywódcą, nie, przewodniczącym, prezesem, jak to się będzie nazywało, będzie Ryszard Petru. Partia stoi na dwóch filarach. Liderami jest Joanna Schöring-Wielgus i Ryszard Petru, bo to są posłowie wiarygodni w swoich obszarach. Joanna Schöring-Wielgus dała się poznać jako polityczka, działaczka społeczna w takich tematach jak obrona praw kobiet, walka o, o prawa osób z niepełnosprawnościami, czy ostatnio opublikowała wraz z fundacjami mapę pedofilii w kościele. I to, i, to jest ta, i, to, I to jest ten filar społeczny. I w, y, Ryszard Petru, y, poseł, ekonomista y, wiarygodny w swoim obszarze jako w, y, ta osoba, która y, bezmiennie, bez zmian y, prezentuje podejście liberalne do gospodarki. Czyli on się ma zajmować gospodarką, a ja na Sherry Wielbus ma się zajmować sprawami społecznymi, a y, sprawami politycznymi, tym, z kim wchodzić w alians, y, jaką politykę prowadzić, to kto będzie się zajmował? Na pierwszym zgromadzeniu zostanie wybrany zarząd partii to będzie ciało polityczne, tak jak każda struktura partii, która będzie odpowiadała za kształtowanie strategii ewentualnych koalicji, w ogóle strategii działania partii na najbliższy rok, kiedy ten kalendarz wyborczy jest bardzo gęsty. I partia teraz będzie startowała osobno w wyborach do Europarlamentu, bo to pierwszy test, czy raczej w ramach jakiegoś porozumienia? Zastanawiacie się już nad tym? Uważamy, że w, y, szeroka y, koalicja, ale koalicja podmiotowa, taka mozaikowa, można by było powiedzieć, y, gdzie y, każda partia bardzo mocno podkreśla swoją, mocno swoją y, tożsamość, to jest coś, co, mo co mogłoby się sprawdzić. Po prostu ostatnie wybory samorządowe pokazały, że koalicja obywatelska w tej formule, którą y, zaproponował Grzegorz Schytyna, nie sprawdziła się. Wyborcy a, y, uznali, część wyborców uznało, że y, Nowoczesna razem z Platformą tak mocno Przytuleni do siebie, nie są, nie są wiarygodni, nie, nie znaleźli swojej oferty w, w tej kolacji obywatelskiej. No ale jak się nie sprawdziła, skoro jednak zdobyła no, niewiele nie więcej mandatów niż w poprzednich wyborach samorządowych, ale jednak trochę więcej, a na pewno obroniła stan posiadania w, w wielu miejscach w samorządzie, więc e, jak rozumiem, problem polega nie na tym, że się nie sprawdziła, tylko na tym, że chyba e, wielu liczyło na to, że m, może zdobyć więcej, a jednak tu okazuje się, że co jest przyczyną tego szklanego sufitu? Przywództwo Grzegorza Schetyny, pomysł na taką, a nie. Inną e, integrację tej, tej, tej opozycji. Ja jeszcze pamiętam z, z kampanii wyborczej 2015 roku, kiedy właśnie spotkania z wyborcami, a w takich spotkaniach było całe, całe multum, gdzie przychodziło po kilkaset osób, bardzo mocny głos był, że nowoczesna musi być odpowiedzią na działania też Platformy Obywatelskie, czyli możemy zakładać, że duża część wyborców nowoczesnej zagłosowała na nowoczesną, ponieważ nie chciała już więcej głosować na Platformę Obywatelską. I taki mocny teraz uścisk z Platformą, powodował, że te osoby zostały w domu, bo przecież prawie 700 tysięcy wyborców, porównując wynik do wyborów parlamentarnych, czy sumować wyborców Nowoczesnej Platformy Obywatelskiej, teraz nie zagłosowała na koalicję, na koalicję obywatelską i, czyli nie mamy tutaj kompletnie premii za to połączenie i jeszcze co smutniejsze jest, że po dołączeniu się w inicjatywy polskie Barbary Nowackiej, Totalnie w, jakby nie, nie, nie drgnęły te sondaże. Nie, ma, nie było kolejnej premii. Nawet wejście ugrupowania Barbary Nowackiej i teraz pewnie też PSL-u lada moment do koalicji obywatelskiej, bo czytam dzisiaj w fakcie przypomnienie ważnego zdania z podpisania tej współpracy w Sejmiku Mazowieckim między Koalicją Obywatelską a PSL-em, że, cytuję, rozpoczną te partie zgodne działanie w celu powołania koalicji w przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Więc wychodzi na to, że KO, czyli PO plus nowoczesna plus jeszcze inicjatywa Nowackiej, plus jeszcze PSL to będzie taka, taka wspólna lista w najprawdopodobniej w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ale, ale, ale ja nie wierzę, że jednak liderzy nie widzą, nie widzą tego, że to jest zgubna droga. Ja rozumiem, że nie mieli wyjścia po wyborach, mówić, że, że wygrali, że kolejca się sprawdziła. No, no nie, no właśnie się nie sprawdziła, więc nie wierzę, że. W tej formule będzie kontynuowana koalicja obywatelska. Ale i tak, poza tą koalicją, sporo się dzieje, no bo tak, sojusz lewicy demokratycznej i partia razem pewnie będą próbowały coś własnego tworzyć. Jedno, jedno i drugie ugrupowanie no, zaakceptowało e, smutną prawdę, że w wyborach samorządowych nie najlepiej im poszło, partii razem bardzo, e, bardzo źle i już nie, podobno nie stawiają warunków wstępnych. Robert Biedroń szykuje własną, własną inicjatywę, więc poza, e, poza tą koalicją obywatelską poszerzoną czy nie Poszerzono, jednak tych prób stworzenia miejsc wokół których jakaś jeszcze, jakieś jeszcze opozycyjne działania będą się toczyły, jest kilka. No i pytanie, czym się wyróżnić chce w tym pejzażu partia teraz. Partia teraz to jest odpowiedź, to jest, to jest oferta dla, dla ludzi aktywnych, przedsiębiorczych. Uważamy, że powołanie naszej partii jest, odpowie jest, jest odpowiedzią na, na zapotrzebowanie obecne rynku. To jest wzmocnienie opozycji. Bardzo mocno e, zostało odsłonięte skrzydło liberalne. Nie ma obecnie ugrupowania, które by e, oferowało e, dla wyborców właśnie liberalnych, liberalnych gospodarczych, ale też światopoglądowo. Platforma zdradziła liberałów gospodarczych? To, to już zapraszam naszych słuchaczy, aby prześledzili głosowania. Trzy lata, po kilkaset ustaw, w jaki sposób platforma głosowała i, i wniosek się sam nasuwa, więc potrzebna jest partia odważna, jednoznaczna, z mocno zarysowaną tożsamością liberalizmu, z wrażliwością społeczną, bo to jest, to jest odpowiedź po tych trzech latach, jak, jak widzimy, na, na, na zapotrzebowania. A po stronie lewicy, no rzeczywiście dużo, dużo się dzieje, ale. I jako posłanka i, i, i prywatnie trzymam kciuki, bo potrzebna jest lewica mocna, lewica. I, i, I czy to będzie, czy oni się skonsolidują, czy, czy właśnie ugrupowanie Roberta Biedronia w końcu ujawni się, że, że jest tą nowoczesną, progresywną lewicą, bo, bo słyszymy tylko po prostu uniki kim, kim są. No to, no to po prostu zobaczymy, ale po lewicy się, się dzieje. Odsłoniło się skrzydło liberalne i, i my wchodzimy w, w, w to miejsce. I jest partia w centrum. To dwa cytaty teraz z wczorajszych wypowiedzi Katarzyna Lubnauer, która teraz przewodzi. Nowoczesnej w Polsce News mówi tak, to nie jest taki moment, w którym moglibyśmy mówić, że jest zapotrzebowanie na kopię nowoczesnej. To to będzie pytanie numer jeden, czy teraz ma być kopią nowoczesnej? I drugi cytat, Paweł Rabiej w Radio Plus mówi życzę swoim byłym kolegom powodzenia w polityce szczęścia i wszystkiego najlepszego, bo wspólnie zakładaliśmy nowoczesną, ale patrzę realistycznie, nie sądzę, by ta inicjatywa miała sens i powodzenie inne niż ułatwienie się dostania dwójce-trójce osób do parlamentu czy Europarlamentu w przyszłym roku. To zacznijmy od Katarzyny Lubnauer. Teraz ma być kopią nowoczesnej? Oryginał nowoczesnej był na Torwarze w 2015 roku. Od roku mamy w kopię nowoczesnej. Teraz to jest wyjście naprzód. Nie ma co się cofać, rozglądać. Teraz ma przedstawić właśnie program dla Polski na 50 lat, bo w opozycji przede wszystkim słyszymy o działaniach antypis, antypis. Jak wygrać, jak wygrać z pisem poprzez krytykę i, i, i komentowanie, a nie na tym polega y, y, polityka? Uważam, że bardzo potrzebna jest partia, która w bardzo optymistyczny sposób zarysuje tą ścieżkę rozwoju Polski na najbliższe 50 lat. A w wyborach do Europarlamentu, niezależnie od tego, czy partia teraz będzie szła osobno, czy w jakiejś koalicji mozaikowej, czy jakiejś jeszcze innej, to no rozumiem, na jedynkach będą i posłanka Szyring-Wielgus, i pani, i Ryszard Petru i. Czy, 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 się mylę? Joanna Szorin Wielku związek nie wyklucza startów w, w wyborach do Europarlamentu. Wczoraj usłyszeliśmy, że Ryszard Petru nie planuje startować do Europarlamentu. My jesteśmy od paru dni zarejestrowani, także de facto zaczniemy teraz przyjmować członków do, do naszej partii. Mnie cieszy to, że ponad 500 osób, 570 informacja z wczoraj, zarejestrowało się na kongres założycielski. Od dwóch dni jest rejestracja na, na ten kongres. To świadczy o jakimś zainteresowaniu. Oczywiście, że część tych osób, będzie chciała, aktywnie, będzie chciała aktywnie włączyć się w naszą działalność. Część rozumiem, to, będą, że, to, to, są, to są osoby z całego kraju, nie tylko tak, grupa oczywiście. z tych 150 z Podkarpacia, działaczy nowoczesnych, którzy się przenieśli do partii teraz w ramach buntu przeciwko Katarzynie Lubnauer. Właśnie fajnie nam się pokrywa siatka, tak jak przy, przy tych zgłoszeniach, że to pokrywa jednak całą Polskę. I gdzie odbędzie się, jeszcze nie możemy zdradzić. Nie możemy zdradzić, bo jest sytuacja dynamiczna przez dwa dni, że to jest, powiem, prawie 600 osób, to my musimy też być elastyczni, jeżeli chodzi o miejsce, a wiemy, że zmiana miejsca w ostatniej chwili może wywołać jakieś nieporozumienia. Dzień przed waszym kongresem założycielskim Partia Nowoczesna ma nie tylko szkolić swoich radnych, ale też zastanawiać się nad tym, jak nie zostać połkniętym przez Platformę Obywatelską, bo to jest podobno największy lęk w tej chwili w Nowoczesnej. Ma pani jakąś rady dla swoich byłych kolegów i koleżanek z nowoczesnej, jak nie zostać połkniętym przez Platformę. Myś, myślę, że akurat yy, yy, nie, nie, nie oczekują tego ode mnie, że będę im radziła jak nie zostać połkniętym, ale to tylko potwierdza yy, tezę, że uważam, że zostali wchłonięci i yy, rozmyci w platformie obywatelskiej, że to był błąd poprowadzona w ten sposób kampania w tak mocnym uścisku z platformą obywatelską. Nie dziwię się, że będą rozmawiać, jak yy, z tego impasu wyjść. Joanna Schmidt, partia teraz była gościem sygnału w Dnia i Radio Wyjedynki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia.